Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy na Osinie i czekam na nowy nabytek. Właśnie zima jest, Mikiego znowu nie ma. Jak nowy nabytek przyjeżdża, normalnie masakra. A zakupiliśmy właśnie paszowoz od takiego pobliskiego gospodarza. I mało nam przywieźć, już dzwonił, że gdzieś tu w pobliżu jest, więc pewnie zaraz do nas przyjedzie. A ja muszę Zetora znaleźć. O, tu jest Zetor w tym garażu. No, zator płynem zalany na zimę, zresztą wszystkie ciągniki, wszystkie kombajny zalane na zimę, kurde, odpalił. Zima bez śniegu, w plusie temperatura, normalnie zara. O kurde, ale ciągnik. Ja pierdziule. Dobry. Dobry. Gdzie to wjechać? Pan tu wjedzie, Na kurde. podwórko, nie? No. Dobra. Ja pierdolę. Widzi ta ludzie, jaki ciągnik ma ten gościu? Jak on zobaczy tego Zetora, to powie: ja pierdolę, gościu, co ty tu mówisz na tym podwórku? Jezu. To nowe jakieś jest, ty. Ja takiego to nie widział jeszcze. Kurde, bo mnie rozjedzie ten facio jeszcze. Jo! Ale to jest piękne. Ale paszowo jest ładny. Jak nieużywany. To się pan wyłamać, widzę, nie może. Kurde, pan mi Zetora zaraz przy... Jezu, to jest... Dobra, może ja pojadę trochę tu. Dobra. To jak to pan tu będzie otwierał to? A, No i się otwiera. hydraulicznie, kurde. Ile Kuba, taka, pan ile tu taki ma czuł? Zetora, widzę. Kurde, panie... Jak nowy. Panie, pan tam tego Deutsche Fahrer, czy jak to się tam wymawia? Pan patrzy, to jak nowe. No Tym to za... jest nowe. Nowe. A ile taki kosztuje, panie? A taki to tak ponad 300 tysięcy. O mój Jezus. To mój Ale to Zetor. w leasingu. To mój Zetor tak ponad 30 może. No dobrze, no, mocno, o dobrze. No. Miód. A u pana pod jakim ciągnikiem on chodził? U mnie chodził No. pod 60. Po 60? No. A, to pan wymienia, bo 60 już się pewnie skończyła, ta? Nie, sprzedałem. A, no Krów to... już też nie mam, bo nie opłaca się po prostu. A nam się opłaca tutaj dobre ceny mleka. A pan to ten... Dobra. Pan zobaczy, czy przelew doszedł, bo tam żona puściła godzinę temu. No, niby doszedł. Tam już ktoś mi dzwonił z domu, że doszedł. Dobra. Dobra, to dzięki, panie. Dobra, ja jadę, bo też się spieszę do domu, nie? Dobra, no, No, na razie, to na dzięki. razie. Kurwa, a ciągnik, kurde, jak tu pojadą, że do mnie przyjechał, to pomyślą jeszcze, że ja takiego kupiłem z nikim. Ogólnie właśnie wam pokażę, co my robiliśmy przez cały grudzień i styczeń, tu właśnie w 12, znaczy się grudzień, styczeń, no przez tydzień. Bo robiliśmy to przed świętami i w styczniu trochę. Tak, założyliśmy tuza, poprowadziliśmy hydraulikę i w ogóle wszędzie. Światła, widzicie, znikły te boczne, założyliśmy takie. Tu dziury wywierciliśmy. No, otwory po prostu zrobiliśmy, tu zaślepowaliśmy od środka, maska była zdjęta w ogóle cała. No i to, co najważniejsze moim zdaniem, to turbo założone. No w końcu ten ciągnik będzie, można powiedzieć, ciągnął, nie? No. Halo, jestem. A dopiero pojechał. Kurde, ej. Przecież paszowóz przyjechał, e. O No, ja kurde. tu nagrywałem, a tego gościa nie widziałeś jak jechał? A mijałem go po drodze. A nawet A. nie wiedziałem, czy on takim Deutsche Fahrerem dużym. No, nie, znaczy się to tak wymawia się, ale kurde, kurde, nowy ciągnik, ale paszowóz też ładny, nie? No, do Zetorka najładniej pasuje. Ale ten, ładnie, że w środku tam, kurde, zbytnio nie wytarty w środku. Ty wymalował tam pewno i tyle. No może tam, oby ten, ta farba nie zeszła za prędko. No to co, Miki, bierzemy się chyba za oprzęt, to pierwszy raz nowym No, za nabytkiem. pierwsze testowanie. No to lecimy w takim razie. To bierz 12, ja tutaj gdzieś podjadę, kurczę, tylko. No. Podjedź tutaj koło siana i ten. Koło siana wpierw i słomy może tu cofnij. Na podwórku mogę zostać. A, no to dobre. A tur z tyłu chyba jest, nie? No tura zdjęliśmy, już się zdjęliśmy, jest zdjęty po prostu cały czas. Bo tak to widełkami teraz oprzątniemy, taczką i tak dalej. No, koło trochę pojadę. No. Jeszcze cztery pokosy w zeszłym roku zrobiliśmy siana, bo dawno też właśnie filmu nie było, bo chyba ostatni raz był jesienią, na kiszonkę cięliśmy. No tak, jak, nie. Co my robiliśmy? A, po ten. Misialiśmy jęczmień wtedy. Dobra, czekajcie, tu sobie aby łyżkę odstawię koło kiszonki. Jak widzicie, kiszonki już tyle ubyło, nie? Mamy masakra.
Ale jeszcze w balotach na szczęście jest. Zobaczymy też właśnie jakie to proporcje w tym paszowozie. Pierwsze mieszanie, to tam Niki będzie tam na oko, tam wagę zrobiłeś, wytarowałeś tam coś. Bo ja to oglądałem na YouTubach, to tam jakaś tara, waga, wszystko musi być. Będzie trzeba też się zwrócić właśnie do naszego tutaj takiego, jakby nie wiem, doradcy żywieniowego do naszych krów, o co on właśnie doradza w żywieniu naszych krów, jak to my to TMR, czy jak to się tam nazywa, będziemy mieli robić. No, to się wszystko ogarnie, myślę. No i no, wiadomo, pierwszy raz najgorzej, potem będzie już lepiej i lepiej, myślę. Też planujemy nad zakupem nowej prasy, ale trochę w tym roku przespaliśmy cenę pszenicy i rzepaku, bo jęczmień sprzedaliśmy na jesień, bo akurat cena pasowała. Czekaj, ja tutaj ściągnę siano z tej strony, Miki, wiesz, bo z tamtej strony jest to jesienne. To jesienne, to wiesz, jakie to jest. Takie do paszowozu to się chyba nie będzie nadawało, bo taka trawa, wiecie, była taka nie za dobra. Ja pojadę tutaj, będę koło Ksiągi może, co? No dobra, dobra. Znaczy się Widzicie? tak wjadę w bramę może, co? No, obojętnie. Jak widzicie, stodoła pełna siana, wypełniona aż po brzegi. To siano to jest chyba jeszcze z zeszłego roku. No, nie, z zeszłego nie, z wiosny to jest. To co tutaj, czyli prawie rok ma. Bo tak to zawsze z tamtej strony wybieraliśmy. A teraz jak paszowóz, to będziemy trochę może z tej, trochę z tamtej. Się zobaczy. No i ogólnie Jezus my Maria. mamy jakiegoś pecha do tych przyczep. Z Nikim właśnie wyczailiśmy, jak to siano zbieraliśmy. Awarię w tej przyczepie, a ten gościu dawał gwarancję na rok. Że aż byliśmy zdziwieni, że dawał gwarancję na używany sprzęt, nie? No. Ale spisaliśmy gwarancję i była awaria, no to po prostu powiedzieliśmy: panie, zabieraj nam to pan pieniądze, pan zwraca tyle co na fakturze. I fakturę na szczęście nie zaniżaliśmy nigdzie i jest wszystko dobrze. Zwrócił nam pieniądze, kupiliśmy jakąś inną, teraz właśnie zaraz wam pokażę też. Zaraz wam pokażę, jak ona wygląda. Kurde, w turbo jakoś tak lepiej w ten. Kurczę, nie, to mam obiad. Ta? No to zara tam, spokojnie, Miki. Zrobimy oprzęt i dopiero, nie? No jo. Powiedz, jak tam te proporcje wyglądają? Kurczę, możesz jeszcze łyżkę w sumie dać, ale taką niepełną, tak będę ci mówił kiedy stop. Aha. Dobra, no to niepełno. Mówisz, że niepełno. A tak lepiej jakoś ciągnie, czuję. Nie, już kurde, tak. No wiem właśnie. Tak fotel wgniata, nie? Dobra, delikatnie będę sypał, bo taka może trochę. Nie, no, zmarnięta w sumie nie będzie, bo w plusie temperatura. Co? Stop. Dobra. Dobra. Kurde, siana. Co? Siana daj. Ile? Troszeczkę. O Boże. Dobra, weźmiemy tego. O, czym się. Jak widzicie, pierwszy paszowóz to zawsze jakiś fejlowaty. Znaczy, pierwszy paszowóz, jak coś się pierwszy raz robi, to Było zawsze. dobrze, pierwszy raz jak sypałeś, to było dobrze, ale Dobra, otwórz sobie oborę jak chcesz. Nie, wiadę ze zamkniętą. O Boże. Już? Nie. O Jezu, teraz będzie siano zbieranie z podłogi. Nie, belka by musiała być jednak chyba. No to czemu nie krzyczałeś? No, Gienek. No bo jak na pokój, bo obiad mam. O Boże. Czekaj, ja sobie jeszcze aby zdjęcie zrobię, jak tutaj turem właśnie sypiemy. No kurde, to musisz przepiąć widły. Nie no, nie świruj. No serio ci mówię. Pokaż, jak to wygląda tam. Kurde, tu. Dobra, czekaj. Weź, wykipruj trochę. Ale wykiprował, ej. Ej, gdzie się to wykiprowało? No nigdzie. Przełącz na drugą stronę może. Czekaj, bo wideo zapomniałem. Dobra, to z jesieni się da to siano. Aha. Ja tu podjadę, bo nie idzie wysypać. Miki, jak my dużo To tego siana z jesieni zużyliśmy? jesieni nic. Widzisz? Ile jest? Nie ma siana jak?
No nie, bo uciekło gdzieś. Ale lipa. Daj no mi to. Ej, kurde, ja mam obiad, to zrób cięcie, wiesz? Dobra, no to widzimy się zaraz. No, Dobra. zaraz jesteśmy właśnie już Miki tu cofu ze torem tam do obory. Zobaczymy jak to będzie podawane na stoły. No, Miki cofaj, a ja tu dwunastką pojadę na podwórko z powrotem. Ale jak będziesz wydawał, to tam zanim tam rozpoczniesz wyładunek, to krzycz, ale dopiero jak wjedziesz do obory. Dobra. Ty, oglądałem, bo jak Miki poszedł na obiad, to sobie włączyłem na tutaj, no, w dwunastce sobie usiadłem i oglądałem sobie vloga Isamu, to ten, to Isamu tam jechał se BM-ką, nie? Zajechał, nie? Do Gdańska, czy tam gdzieś do Gdyni, nie? Dobra, jestem. No, łapka w górę, nie? Zajechał i taką nutę, no jeździesz. Taką nutę sprzed 5 lat może, nie? Jeszcze słucha, nie? Taką, co kiedyś miał w Intrze. Kurde. Widzicie koła na bliźniakach? Ładnie, pięknie. Ty, węży nie podpiąłeś. Co ty gadasz? No. No, kurde, daje, daje. Dobra, teraz może stój, stój. Dobra, i na drugą stronę, i na wstecznym, co? Chyba, że cofniesz i potem ten. Ty, nie da się na drugą stronę. Chyba, że zepsułeś, mówisz, tak? Dobra, to się Aha. przegarnie, hipom, kiedyś się hipom dawało i było dobrze. Jak widzicie, zatorek daje radę, se trochę ciężko ma, co? No tak słyszę, że tak krzyczy trochę. No, przekaźnik jednak, nie? No i trochę wagowo też trochę niby dużo. Dobra ludzie, taki krótki film z prezentacji paszowozu i jak to wygląda u nas właśnie te oprzątki. Co prawda już krowy rano dostały, ale teraz tylko po prostu TMR-u, żeby było. No i trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. Cześć! A jeszcze łapkę w górę zostawaj, elo.